Dobry wieczór. Zaraz będę zmagać się z kwestiami technicznymi i postaram się zaprezentować czy podzielić się prezentacją, ale na początku chciałabym bardzo podziękować za to zaproszenie i za umożliwienie mi podzielenia się z Państwem mojej perspektywy na badania dotyczące lasu. Muszę przyznać, że jestem bardzo onieśmielona ilością osób, które już do tego webinaru dołączyłem. W tym momencie pokazuje mi się 100 osób. Bardzo dziękuję, że poświęcili Państwo czwartkowy wieczór i popołudnie na to, żeby posłuchać tej prezentacji. Ja też muszę przyznać, że dla mnie było to dość duże wyzwanie, o czym dzisiaj opowiadać, i dostałam wytyczne i wskazówki z pracowni i też będę do tego nawiązywać. No ale mam nadzieję, że jeśli coś będzie niejasne albo jakieś kwestie będą chcieli Państwo rozwinąć, będziemy mieli na to czas w trakcie dyskusji. A teraz spróbuję zmagać się z kwestią techniczną i podzielić się z Państwem moją prezentacją. Mam nadzieję, że jest ona w tej chwili widoczna. Jakby jeszcze ktoś mógł kiwnąć głową albo powiedzieć, że widać, świetnie. Fantastycznie, ja tylko sobie zamknę okienko, żeby nie widziała siebie, jak mówię. I poproszę też Państwa, że jeśli będą jakieś komentarze albo jakieś problemy z prezentacją czy też z audio, proszę dać mi znać, może właśnie przez włączenie swojego mikrofonu, ponieważ w tej chwili ja chyba też nie widzę pytań w czacie, więc będę wdzięczna, jeśli dadzą mi Państwo znać po prostu przez komentarz. Dobrze, więc zacznijmy. Tytuł mojej prezentacji to, tak jak Państwo w tej chwili widzą, to pytanie o to, gdzie, jaki i czyj las. I to, co ja chciałabym dzisiaj przedstawić Państwu, to właściwie takie wprowadzenie do antropologii lasu i też antropologii środowiskowej. Chciałabym po prostu Państwu powiedzieć, czym zajmuje się leśna antropolożka. I też chciałabym, żeby Państwo podczas tego webinaru czy podczas tej prezentacji pamiętali, że ja przynoszę jakby moją perspektywę badawczą. Te wszystkie tematy pewnie Państwa angażują osobiście, emocjonalnie. Ja staram się im przyglądać właśnie z perspektywy antropologicznej, z perspektywy moich badań. Dlatego też chciałabym w ramach tego wprowadzenia do antropologii lasu opowiedzieć Państwu trochę o samej dyscyplinie, czyli o tym, skąd ta dyscyplina czerpie swoje zainteresowania też, jakie teorie czy jakie nurty wpływają na rozwój myśli w antropologii lasu, w antropologii środowiskowej, żeby też może Państwo mogli z innej perspektywy spojrzeć, czy nie chciałabym powiedzieć lepiej zrozumieć, ale właśnie może z innej perspektywy spojrzeć na wyniki moich badań, na te badania, o których chciałabym opowiedzieć właśnie w punkcie drugim czy w drugiej części tej prezentacji, o badaniach, które zebrałam być może w części Państwu znanej książce na temat antropologii lasu. I też później chciałabym w ostatniej części tej prezentacji nawiązać trochę do tych wizji lasu, o których książka dyskutuje, ale także chciałabym nawiązać do tego, o co zapytała mnie pracownia, czyli co z tych badań, jakie wnioski, jakie lekcje albo może jaką nową perspektywę z tych moich badań antropologicznych mogą wyciągnąć ruchy ekologiczne czy osoby interesujące się lasami w Polsce, ale także poza Polską. Więc zacznijmy może od kilku słów właśnie na temat antropologii lasu i tego, jakie ona stawia pytania. Antropologia lasu jest właściwie poddyscypliną czy częścią antropologii środowiskowej, która jako taka jest częścią antropologii kulturowej, antropologii społecznej, czyli dużej dyscypliny, która zajmuje się człowiekiem jako istotą kulturową, człowiekiem jako istotą społeczną. Antropologia lasu zajmuje się badaniem tego, jak społeczne światy ludzi, czyli te nasze społeczne światy, nasze społeczeństwa, połączone są z przyrodniczymi krajobrazami lasu, gdzie te drugie, czyli las, jest przedmiotem nieustannej interpretacji i redefiniowania. Innymi słowy, antropologię interesuje to, jak lasy stają się częścią życia społeczeństw, jak są rozumiane i jak pomagają tworzyć się wspólnotą. I tutaj bardzo często wykorzystuję przykład Puszczy Białowieskiej jako dobry przykład tej sytuacji. Temu konkretnemu kompleksowi leśnemu zostały przypisane określone wartości. I te wartości właśnie pozwalają tworzyć się wspólnotą, skupiają wokół siebie określone grupy aktorów, określonych ludzi. To nie ten las jako taki sam w sobie, ale te wartości, te cechy, które zostały mu przypisane, powodują tworzenie się tych wspólnot. Innymi słowy, antropologia lasu zajmuje się
badaniem wielości perspektyw interpretowania lasów, tego, jakie motywy, przekonania, postawy leżą u podstawy relacji ludzi i lasu. I co jest ważne dla antropologów właśnie, to jest jakby ugruntowanie tej antropologii lasu na przekonaniu, że nie tylko odmienne kultury czy społeczeństwa, które różnią się od siebie ontologiami, nie tylko one rozumieją las w różny sposób, ale także społeczeństwa, które wydawałyby nam się spójne, tak zwane społeczeństwa zachodnie, tak? Także one przejawiają wewnętrzne zróżnicowanie zrozumienia lasu i to właśnie prowadzi do konfliktów środowiskowych o rolę lasu, o rozumienie lasu, o to, czym jest las w życiu społeczeństw. I to właśnie fascynuje antropologów lasu, antropologów środowiskowych, te konflikty o rozumienie lasu, o konflikty o to, czym jest las. No i teraz być może taka dość trudniejsza część tej prezentacji, ale obiecuję, że to tylko jeden slajd na ten temat. Chciałabym Państwu jakby przybliżyć też to, z jakich nurtów czerpie antropologia środowiskowa jako dyscyplina. I robię to też po to, aby pokazać Państwu, że antropologia lasu jako dziedzina jest też także rezultatem wszystkich dyskusji, które zachodzą w nauce w ramach antropologii kulturowej, ale także w ramach szerszych nauk humanistycznych. I to oczywiście wpływa na to, jak podchodzimy do tych kwestii związanych z badaniem lasu i ich roli w życiu społeczeństw. I dla mnie w moich badaniach stosunkowo ważne jest znalezienie kompromisu między tak zwanym konstruktywizmem społecznym a materializmem. W ramach konstruktywizmu społecznego zakłada się, że natura, las, dzikość, przyroda to są wszystko konstrukty społeczne. To są kulturowe idee, które powstały wewnątrz określonej grupy jako rezultat konsensusu społecznego. Można by powiedzieć w cudzysłowie, że myśmy się umówili, że określony element świata materialnego, który nas otacza, jeśli spełnia określone cechy, zostaje wpisany w tą kategorię, w tą kulturową ideę dzikości albo naturalności. Ale ważne jest też to, że aby te konstrukty społeczne, aby te nasze kulturowe idee, aby one mogły mieć charakter operacyjny, aby mogły być, jak powie Tim Ingold, o którym zaraz Państwu opowiem, aby one mogły być zamieszkiwane, musi im towarzyszyć przekonanie, że te konstrukty, kulturowe idee, że one są rzeczywiste. I to pozwala nam z kolei dostrzec to, że las, przyroda, natura, dzikość to są idee dynamiczne. One są stale tworzone i przebudowywane. Dlatego warto o nich myśleć w liczbie mnogiej. Socjolodzy środowiskowi mówią o alternatywnych przyrodach, o tym, że mamy ich po prostu wiele w związku z tą wielością interpretacji i z dynamicznymi zmianami w ramach społeczeństw. No ale to jest ta kwestia związana z konstruktywizmem społecznym, a mamy jeszcze do czynienia z materializmem. Nasze społeczne konstrukty, te kulturowe idee, one nie są tworzone w dowolnie. To środowisko życia, ten świat materialny, który nas otacza i jego cechy, one wpływają i weryfikują użyteczność tych symboli kulturowych idei. Dlatego Timothy Ingold, jeden z najbardziej znanych reprezentantów antropologii środowiskowej, on ukuł taki termin stawania się wy, wzrastania wy, z angielskiego becoming with. On pisze o tym, że nie tylko tworzymy te konstrukty kulturowe, idee kulturowe, jak natura, las, przyroda, ale my także w nich żyjemy. Dlatego ten proces symbolicznego tworzenia lasu, dzikości, natury, on nie może być oderwany od cech fizycznych tych przestrzeni, które zamieszkujemy. I dwa inne nurty jeszcze, na które bardzo szybciutko chciałabym Państwu zwrócić uwagę, które są bardzo silnie obecne w współczesnej antropologii środowiskowej i antropologii lasu, to etnografia wielogatunkowa i dyskusje związane z koncepcją antropocenu. Etnografia wielogatunkowa to taki nurt w antropologii, który właściwie narodził się jako dziecko posthumanizmu. To jest podejście bardzo silnie walczące z antropocentryzmem, z tym takim prymatem roli człowieka. I w etnografii wielogatunkowej to, co próbują robić etnografowie i antropolodzy, to próba wyjścia poza tą tylko ludzką, wyłącznie ludzką perspektywę i przyglądanie się istotom
pozaludzkim, czy nie tylko ludzkim, jak się o nich mówi w etnografii wielogatunkowej, i próba uwzględnienia ich w naszej nauce, w naszych perspektywach, w naszych obserwacjach, a przez to także w naszym rozumieniu otaczającego nas świata, świata przyrodniczego. Natomiast dyskusje związane z koncepcją antropocenu, one są silnie obecne nie tylko w antropologii środowiskowej, ale właściwie można by powiedzieć w szerszej, właściwie w wszystkich naukach humanistycznych, zwłaszcza w historii środowiskowej, ale także w filozofii, i one też znowu próbują zderzyć się z tą bardzo przedposthumanistyczną koncepcją człowieka. Pytają w ramach tej dyskusji, pyta się, co to znaczy być człowiekiem. Skupiamy się na tym antroposie w czasach, w którym człowiek staje się najsilniejszą epoką, najsilniejszą siłą geologiczną. Także chciałam Państwu tylko nakreślić, właśnie pokazać też, z jakich idei, z jakich nurtów szerszych niż tylko antropologicznych czerpie dzisiaj antropologia środowiskowa i antropologia lasu. No tak, ale przyglądamy się tym koncepcjom, przyglądamy się tym teoriom, no ale może nasuwać nam się pytanie, no ale właściwie po co potrzebna jest nam antropologia lasu, po co potrzebne są nam takie nowe refleksje z tym związane. I tutaj wykorzystałam zdjęcie artykułu, który został umieszczony w 2018 roku na łamach czasopisma Akademia, publikowanego przez Polską Akademię Nauk. To ten cały numer poświęcony był sytuacji w Puszczy Białowieskiej. I w jednym z tych artykułów, w tym numerze zatytułowanym w wersji polskiej Dwa pytania o drzewa, profesor January Weiner pyta, co jest ważniejsze, produkcja drewna czy ochrona lasu? A jeżeli ochrona, to przed to naturalnych procesów ekosystemowych czy arbitralnie wybranych gatunków? Przed człowiekiem czy przed kornikami? Nauki biologiczne nie odpowiedzą na żadne z tych pytań. Podejmowanie takich decyzji zależy od przyjętych hierarchii wartości, a te mogą być rozmaite. Wyjaśnienie, dlaczego ludzie różnią się przyjętymi systemami wartości, jakie są mechanizmy przyczynowo-skutkowe rozwoju i petryfikacji takich poglądów, trzeba szukać w domenie humanistyki, aksjologii, etyki, estetyki, a jeśli nauk ścisłych, to socjologii, psychologii, a może nawet ewolucyjnej antropologii. I dalej w tym artykule profesor Weiner pisze, nauki przyrodnicze nie zajmują się wartościami, ale naukowcy owszem. I jeśli przyglądamy się różnym konfliktom czy różnym sporom dotyczącym lasom w Polsce, nie tylko Puszczy Białowieskiej, ale tworzonego czy projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, obrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, i Państwo mogą tutaj 25 innych przykładów, no to oczywiście te kwestie dotyczą kwestii przyrodniczych, kwestii ekologicznych, ale także ekonomicznych bardzo często, ale motywowane są wartościami. I oczywiście te pytania o to, dlaczego ludzie czy obywatele, jak coraz częściej słyszymy, dlaczego oni bronią lasów, to nie są wcale banalne pytania. I to są pytania, które właśnie chcę zadawać antropologia środowiskowa, antropologia lasu. Bo na to pytanie wcale nie jest tak łatwo znaleźć odpowiedź. Każda z tych sytuacji jest ściśle powiązana z lokalnym kontekstem, ale także każda z tych osób zaangażowana w ten konflikt czy w różne kwestie dotyczące lasu, ona przynosi swój bagaż wartości, swój bagaż doświadczeń, który właśnie odkrywać i próbować zrozumieć chcą antropolodzy leśni, antropolodzy środowiskowi. No ale nie chciałabym zostawić Państwa z takim przekonaniem, że antropologia lasu albo antropologia środowiska, czy nawet antropologia kulturowa, ona jest sobie w stanie poradzić z tymi wszystkimi problemami i odpowiedzieć na wszystkie trapiące nas pytania związane z percepcją i rozumieniem lasów. I to, co jest dla mnie ważne w moich badaniach i w mojej pracy naukowej, to jest próba poszukiwania, bo to nawet nie jest poszukiwanie, to jest próba poszukiwania nowych podejść. Wydaje mi się, że pilnie potrzeba nam dialogu między dyscyplinami. Kwestie środowiskowe
dotyczy kwestie właśnie związane z percepcją różnych lasów, obszarów leśnych czy środowiska w zasadzie. I bardzo trudno i bardzo rzadko można rozdzielić na wyłącznie kwestie środowiskowe, wyłącznie kwestie przyrodnicze, te dotyczące nauk ścisłych bądź nauk społecznych czy humanistycznych. Dlatego wydaje mi się, że warto pytać i poszukiwać nowego zestawu narzędzi, czy podejść do interdyscyplinarnych badań nad kwestiami zarządzania lasami, kwestiami percepcji lasów i przyrody. Wydaje mi się, że warto pytać o wychodzenie poza utarte schematy naszych badań. I to oczywiście nie jest proste. I mogę powiedzieć z własnego doświadczenia i z doświadczenia także kolegów, dla żadnego z naukowców nie jest komfortowym wychodzenie poza granice swojej własnej dyscypliny i szukanie nowego zestawu teorii i podejść, czy nowego zestawu narzędzi, ale wydaje mi się, że te zmagania są zdecydowanie tego warte. I wrzuciłam tutaj na slajdzie dwa przykłady takich prób. Jeden prowadzony przez kolegów, właściwie międzynarodowy zespół, ale głównie prowadzony przez kolegów z Aarhus, i druga nieśmiała próba, którą podejmujemy z kolegami w European Forest Institute, gdzie próbujemy odpowiedzieć na pytanie, jaki jest związek pomiędzy partycypacją społeczną a ochroną bioróżnorodności w lasach. No dobrze, a teraz chciałabym przejść do drugiej części tej prezentacji i opowiedzieć Państwu trochę o badaniach, które prowadziłam nad wizerunkami lasu i przyrody w Polsce w latach 2012-2017-18 właściwie. I te badania zostały zebrane w książce, którą być może część z Państwa zna, książce o tytule właśnie Antropologia lasu. Ja w swoich badaniach próbowałam właśnie zrozumieć, co kryje się za lasem, za tą kulturową ideą, za tym konstruktem społecznym las w Polsce. I wychodziłam w tych moich badaniach z takiego założenia, że las, tak samo jak i inne elementy środowiska przyrodniczego w Polsce, one nie mają jednej definicji, ale są właśnie procesami. Są nieustannie tworzone na nowo i przebudowywane właśnie ze względu na te relacje, które zachodzą między różnymi aktorami ludzkimi, ale także pozaludzkimi. I te relacje odbywają się na różnych płaszczyznach i na różnych poziomach, także na różnych skalach czasowych. No i to pozwoliło mi jakby założyć, że las w Polsce to zbiór wizerunków czy wizji, które są w nieustannym procesie tworzenia i uzgadniania. Ja w swoich badaniach pracowałam głównie z leśnikami i przez leśników tutaj rozumiem pracowników Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe. I już tutaj tłumaczę Państwu dlaczego. Tak jak próbowałam Państwu powiedzieć na początku, mówiąc o konstruktywizmie społecznym i też o tych teoriach w antropologii środowiskowej i w antropologii lasu, idea lasu czy ta kulturowa norma, ona jako las, ta definicja lasu, ona każdorazowo związana jest z konkretną grupą aktorów społecznych, z konkretną grupą. I uważam, że w Polsce w wyniku uwarunkowań historycznych, ekonomicznych, społecznych, leśnicy w Polsce zyskali dominującą pozycję w kwestii dyskursywnych i materialnych działań w odniesieniu do przyrody i lasu. I dzisiaj właśnie na tych praktykach dyskursywnych chciałabym się z Państwem skupić i o nich trochę opowiedzieć. I już tłumaczę, dlaczego uważam, że te działania dyskursywne są ważne. Ale może przyjrzymy się najpierw temu, czym jest dyskurs. Dyskurs czy praktyki dyskursywne składają się ze słów, z wypowiedzi, z tekstów, z opisów, ale także z koncepcji, przedstawień wizualnych, ceremonii i codziennych praktyk, codziennych zachowań. I praktyki dyskursywne służą prezentowaniu tej normy kulturowej, o której mówiłam, jako porządku naturalnego, jako czegoś wrodzonego, czegoś naturalnego. Innymi słowy, celem dyskursów jest uwięzienie, w cudzysłowie, naszego myślenia w taki sposób, aby myślenie poza tą normą kulturową, którą dyskurs ustanawia, wydawało nam się absurdalne, nielogiczne czy wręcz niemożliwe. Więc
To, co ja próbowałam zrobić w tych moich badaniach na temat lasu, to właśnie tak jak pisze Michał Bukowski, wyjść poza tą oślepiającą oczywistość lasu. Chciałam zajrzeć za tą kurtynę dyskursu i zobaczyć, jak ten dyskurs jest tworzony. Nie tylko co jest jego, nie tylko opisać ten dyskurs jako taki, czyli go uchwycić i opisać, ale także zobaczyć, przez kogo, jak i na jakich warunkach jest tworzony. Dlatego też w tych badaniach próbowałam eksplorować to, jak uzgadniane jest to, czym jest las, kto ma prawo o nim mówić, kto ma prawo nim zarządzać, kto ma prawo nim uczyć. I także jak te dyskusje nadbudowane są na konfliktach, które rozciągają się pomiędzy określonymi wizjami przeszłości nie tylko lasu, ale i społeczeństwa polskiego, a także tymi określonymi, wymarzonymi wizjami przyszłości zarówno lasu, jak i społeczeństwa. Tutaj świetnym przykładem, aby to omówić, jest Puszcza Białowieska, o której dzisiaj nie chcę Państwu opowiedzieć. Chciałabym Państwu przybliżyć taką kategorię badawczą, czy takie narzędzie badawcze, z którym zazwyczaj mam bardzo dużo problemów, aby wytłumaczyć leśnikom, co chcą, co z tą kategorią, co z tym narzędziem badawczym próbowałam zrobić. I leśnicy bardzo nie lubią, jak ja o tym opowiadam, dlatego też postanowiłam spróbować dziś Państwu o tym opowiedzieć i zobaczyć, jak to będzie rezonować. Ta kategoria to kategoria lasu naturalnego. I już wszystkich uspokajam przyrodników i ekologów, którzy być może są też częścią tego webinaru. Ta moja kategoria badawcza, czy narzędzie badawcze, ona nie ma nic wspólnego z definicją lasu naturalnego w naukach biologicznych, przyrodniczych i ekologicznych. To, co ja próbuję robić z tą kategorią lasu naturalnego, to próbuję właśnie zobaczyć, co kryje się pod tą oczywistością, oślepiającą oczywistością lasu. I dlaczego też wykorzystuję dzisiaj tę kategorię w tej rozmowie, czy w tym dialogu z Państwem? Mówię o tym dlatego, bo ta wizja lasu, czy ta kategoria lasu naturalnego pozwoli nam przyjrzeć się w bardzo niewielkim stopniu, w bardzo małym procencie, ale pozwoli nam się troszkę przyjrzeć dwóm grupom, czy dwóm zestawom wartości powiązanych z lasem i w związku z tym także z dwoma narracjami, czy być może nawet z dwoma językami na temat lasu, a w rezultacie także z różnymi oczekiwaniami, jak ten las ma wyglądać i jak ma być zarządzany. Innymi słowy, ta kategoria pozwala nam zajrzeć za kurtynę praktyk dyskursywnych, a być może także po części pomoże nam się przyglądać naszym własnym kategoriom związanym z lasem i ich źródłom. Dobrze, więc przejdźmy do tej kategorii. Kategoria lasu naturalnego, którą chciałabym w bardzo, bardzo dużym skrócie i na to kładę ogromny nacisk. W książce mniej więcej 120 stron poświęciłam temu zagadnieniu, więc bardzo proszę, żeby Państwo też mieli na uwadze, że to jest ogromny wycinek. Ja już do Państwa mówię 22 minuty, a jeszcze mi parę slajdów zostało, także więc proszę pamiętać, że to jest naprawdę w bardzo dużym skrócie omówienie tej kategorii. Ta kategoria lasu naturalnego chciałabym ją omówić na przykładzie dwóch grup i te dwie grupy też traktuję w dość dużym uproszczeniu. Tak? To jest las naturalny dla leśników i las naturalny dla ruchów ekologicznych. Ten las naturalny dla leśników, jego podstawową, zasadniczą cechą jest to, że jest w nim człowiek. Ten las charakteryzuje się tym, że jest w nim zawarta obecność człowieka. Natomiast las naturalny dla organizacji ekologicznych czy ruchów ekologicznych, które traktuję tutaj w dużym uogólnieniu, uproszczeniu, będzie charakteryzował się brakiem obecności człowieka. I las naturalny tutaj, jako ta nasza kategoria badawcza, jako to nasze narzędzie, które pozwala nam się rozprawić z praktykami dyskursywnymi, powinien być tutaj rozumiany jako ta norma kulturowa, jako dyskurs, jako po części także symbol, który oznacza las właściwy, las oczekiwany, w cudzysłowie modelowy, las normalny. Tak? Innymi znów, ostatnio się zaczęłam zastanawiać, czy nie mówić o tym lesie zamiast lasu naturalnego jako o lesie normalnym, aby też lepiej dotrzeć być może do leśników. Ale to nie jest, nie mamy tutaj na myśli żadnego konkretnego lasu, mamy tutaj na myśli tą normę kulturową,
która zaczyna nam się jawić jako porządek naturalny, jako coś, poza czym trudno jest nam myśleć. Jest to dyskurs na temat lasu. I tutaj chciałam przywołać taką anegdotę. Na początku grudnia zeszłego roku, 2001 roku, brałam udział w seminarium na temat pedagogiki lasu. I próbowaliśmy wspólnie znaleźć związek między pedagogiką lasu i antropologią lasu, jak one mogą ze sobą współpracować. I w tym seminarium brał udział także leśnik, który był edukatorem leśnym. I mu się oczywiście ta kategoria strasznie nie podobała. I on jakby próbował polemizować ze mną i mówił, że to w ogóle nie ma sensu, że leśnicy sobie potrafią wyobrazić las bez człowieka, że taki las też urośnie. No zupełnie nie chodzi o to, czy ten las urośnie, czy nie urośnie. Ja też opisuję w książce przykłady, gdzie w tym lesie naturalnym dla leśników mogą pojawić się elementy dzikości, tak? Piszę o rezerwatach, piszę o parkach narodowych, no ale ta dzikość, ona nadal jest określona i kontrolowana i może istnieć tylko i wyłącznie jako część większej całości tego lasu naturalnego. Ten las naturalny tutaj to jest, rozumiemy go tutaj jako las, który leśnicy chcą osiągnąć, jako który, las, który chcą zmaterializować. To jest ta norma kulturowa, tak? I na co chciałabym tutaj jeszcze zwrócić uwagę, że ta obecność człowieka, która charakteryzuje ten las naturalny dla leśników, ta obecność człowieka nie jest tylko obecnością jako taką. Ta obecność wiąże się ściśle z pracą leśników. Z pracą, która powoduje, że ten las staje się użyteczny. I ta użyteczność właśnie warunkuje nam normalność tego lasu. I widzimy tutaj, jak normalność i naturalność zaczynają splatać nam się z prawdą. I to jest właśnie cechą dyskursu. Dyskurs staje się jedynym możliwym sposobem myślenia, a więc po części staje się jedyną prawdziwością, staje się prawdą w cudzysłowie. To, co się nie mieści w kategoriach tego dyskursu, jest więc nielogiczne, a po części także nieprawdziwe. Ale przyjrzyjmy się jeszcze troszkę bardziej temu lasowi naturalnemu w ramach leśnictwa. Tak jak już mówiłam, jego zasadniczą cechą jest określona relacja między człowiekiem a naturą, między człowiekiem a lasem i to, jaką rolę spełniać ma w nim działalność człowieka. To jego obecność człowieka tworzy las, tworzy naturę. Tym samym praca jest fundamentalną cechą lasu naturalnego jako tej normy kulturowej dla leśników. To praca tworzy las. Ale nie każdy, kto wykonuje tę pracę, albo nie każdy osoba, która wykonuje tę pracę, jest też ściśle określona. Tą osobą jest leśnik z określonym wykształceniem, z określonym bagażem doświadczenia. To on jest obecny w tym lesie i to on jest wykonawcą tej pracy. Ale do czego chciałabym dzisiaj Państwa bardzo zachęcić, to oprócz tego, aby przyglądnąć się tej normie kulturowej, temu dyskursowi, który na temat lasu nas otacza, to także spróbowanie przyjrzenie się początkom tego dyskursu, czy próba odnalezienia początków tego dyskursu. I aby to zrobić, musimy sięgnąć dość daleko w przeszłość. Musimy sięgnąć do początków naukowego leśnictwa. To jest koniec wieku XVIII, początek wieku XIX. Wówczas mamy do czynienia tylko z początkami naukowego leśnictwa, ale mamy także do czynienia z narodzeniem się nowoczesnych państw narodowych. I na to połączenie bardzo, bardzo zwracam uwagę. Połączenie narodzin naukowego leśnictwa i narodzin nowoczesnych państw narodowych. Wówczas to leśnictwo, naukowe leśnictwo i rolnictwo stają się najbardziej efektywnymi i można też powiedzieć ulubionymi narzędziami nowych państw narodowych. Zarówno rolnictwo, jak i leśnictwo służą transformacji krajobrazu, a przez to miały transformować społeczeństwa i ich sposoby myślenia. Także takie myślenie o lesie, w którym obecność człowieka i jego pracy jest istotna, sięgają początków naukowego leśnictwa i początków nowoczesnych państw narodowych. I tutaj w ramach polskiego wątku chciałabym, wrzuciłam jako ostatni punkt fragment wywiadu
który przeprowadzałam w Bieszczadach z leśnikami, którzy przeprowadzali się tam w latach 60. I to, co jakby z tych ich narracji, z tych ich historii widzimy, że to, co oni zastali, przeprowadzając się w Bieszczady w latach 60., no to nie był ten las naturalny, który dyskutujemy, to nie był ten las właściwy, który oni chcieli osiągnąć. To, co oni zastali, to była dzikość. I oni musieli, tutaj cytat, wyrywać przyrodzie las kawałek po kawałku. Oni musieli ten las w cudzysłowie zrobić. No dobrze, ale skoro ci leśnicy zastali tam coś, co nie było lasem, to co oni tam zastali? Oni zastali tam las dziki. Las dziki to jest druga kategoria badawcza, która podobnie jak las naturalny pozwala nam zmierzyć się z dyskursem, lepiej zrozumieć czy zajrzeć za kurtynę tych dyskursów. Las naturalny dla leśników jest przeciwieństwem lasu dzikiego, czyli tego, co leśnicy zastali w Bieszczadach w latach 60. i tutaj możemy sobie wspólnie poszukać też innych przykładów. Taki las dziki, który jest przeciwieństwem lasu naturalnego, charakteryzuje się nieużytecznością, zewnętrznością, brakiem kontroli i braku kontaktu z człowiekiem. On jest pewnego rodzaju anomalią, którą trzeba wyleczyć, ponieważ taki las można określić jako stan chorobowy lasu i stan chorobowy natury, który wymaga interwencji, reakcji, działania, zorganizowanej pracy człowieka. Bo ten stan chorobowy, innymi słowy, oznacza brak pracy człowieka, bo to ta praca dopiero tworzy nam las naturalny. Ale tutaj krótka dygresja na temat organizacji przyrodniczych, które ponownie, przypominam, traktuję w dużym uproszczeniu. Dla organizacji przyrodniczych w tej naszej analizie tutaj las naturalny będzie dokładnie synonimem lasu dzikiego. Te normy kulturowe będą oznaczały to samo. Las naturalny to przestrzeń, do której ludzie przychodzą z zewnątrz. Można by po części powiedzieć jako konsumenci. Ta relacja, w którą wchodzą z lasem, jest raczej krótkotrwała i mamy tutaj do czynienia raczej z funkcjami rekreacyjnymi, wartościami estetycznymi czy etycznymi, w przeciwieństwie do wartości ekonomicznych, które w lesie naturalnym, charakterystycznym dla leśników dominowały. Ta dzikość, ten las naturalny jako dzikość jest dzikością, bo nie ma w niej działalności człowieka, a przynajmniej jego stałej działalności, stałej zorganizowanej działalności. Dobrze, a teraz już przechodząc do trzeciej części tego wystąpienia, chciałam zwrócić Państwa uwagę, czy wspólnie zastanowić się nad zadaniem, które zleciła mi, czy o które poprosiła mnie pracownia. I oprócz tego, że poprosiła mnie, abyśmy się wspólnie przyjrzeli tym różnym wizjom lasu, jego ochrony, jego spodorowania w nim, zwrócili także moją uwagę na to, czy zapytali mnie, jak te narracje mogą przekładać się na działania osób, ruchów i organizacji zaangażowanych w obronę lasów. No i jakie z tego można wnioski wyciągnąć. No i podkreśliłam tę obronę, bo ona mnie zasadniczo zainteresowała i do tego za chwilę nawiążę. To, co chciałabym Państwu jakby przekazać w ramach tej prezentacji, to, że nasze myślenie o lesie, nasze myślenie o naturze i w ogóle nasze myślenie zasadniczo jest zamknięte w dyskursach. I bardzo trudno nam myśleć i komunikować się poza dyskursem, ale także stosunkowo trudno nam komunikować się pomiędzy dyskursami. I możemy zapytać o to, dobrze, ale no, jaki mamy ten dominujący dyskurs na temat lasu w Polsce. No ja spróbowałam z tym pytaniem zmierzyć się w artykule, który się ukazał w 2020 roku i który tak dość prowokacyjnie zatytułowałam „Dlaczego las nie może być prywatny?”. I w tym artykule, podobnie zresztą jak w książce, przedstawiłam 7 symboli czy 7 wizji lasu, które moim zdaniem dominują w polskim leśnictwie, a tym samym tworzą ten core, ten trzon tego dyskursu na temat lasu, który w Polsce obowiązuje. I moim zdaniem ten dyskurs, on jest właśnie rezultatem tej postsocjalistycznej rzeczywistości, która nie tylko zrodziła nasze społeczeństwo, ale także zrodziła formę, w jakiej funkcjonuje współcześnie polskie leśnictwo. I te 7 wizji w dużym skrócie to narodowe dziedzictwo, to dobro wspólne, to rezultat pracy leśników, to zasób
I o tym rezultacie pracy leśników troszkę próbowałam dzisiaj Państwu powiedzieć, ale to także efekt eksperckiej wiedzy leśników czy nauk leśnych, a także przestrzeń życia czy osobista biografia leśników. Te 7 wizji, one są ze sobą ściśle powiązane i one warunkują się nawzajem. Dlatego tworzą wspólnie ten trzon tego dyskursu na temat lasów w Polsce. No ale to moim zdaniem jest tylko połowa historii na temat dyskursu, na temat lasów w Polsce, ponieważ jak Państwo dobrze wiedzą, ten dyskurs się zmienia. I te wizje, te 7 wizji, o których Państwu mówiłam, ale także inne wizje na temat lasu, one wszystkie są procesami, a więc się nieustannie zmieniają z nami jako społeczeństwem. Wspólnie zmieniają się z nami jako twórcami tych wizji. I uważam, że oczywiście ten dyskurs w Polsce, on zdecydowanie się przesuwa. I leśnicy w Polsce nie mają już monopolu na dyskurs o lesie. I to jest oczywiście temat na oddzielny, długie wystąpienie czy długą prezentację, jak to się stało i dlaczego to się stało i dlaczego to się zmienia. Rezultatem tych zmian, tych przesunięć są okładki czasopism czy wywiady, które ukazały się kilka lat temu na łamach czasopisma Polityka czy Tygodnika Powszechnego, a także wielu innych. No ale to jest sytuacja, którą możemy obserwować moim zdaniem właściwie codziennie w różnego rodzaju mediach, nie tylko społecznościowych. I uważam, że ten dyskurs, który tworzą teraz organizacje przyrodnicze, obywatele, czy jakkolwiek chcemy twórców tego dyskursu nazywać, on zdecydowanie tworzy kontrabalast czy kontradyskurs dla tego dyskursu tworzonego przez leśników. Dlatego chciałam razem z Państwem, może też tak trochę prowokacyjnie Państwa zachęcić do takiej autorefleksji, no i zapytać, jakiego lasu bronią organizacje ekologiczne. I zastanowić się wspólnie z Państwem, jaki kontradyskurs o lesie tworzą organizacje, ruchy ekologiczne w Polsce. No i pytania, które ja bardziej chciałabym Państwu postawić, niż na które mam gotową odpowiedź, to jest pytanie o to, czy to jest faktycznie nowy dyskurs, czy pozostajemy raczej w ramach tego samego dyskursu z poprzesuwanymi akcentami. Czy jest to nowy język na temat lasu, czy raczej posługujemy się tym samym językiem, tylko odwracamy po części rolę. Pytanie, które mnie jako antropologa bardzo interesuje, to jest pytanie o to, kogo ten dyskurs włącza, kogo wyklucza ten kontradyskurs. I z tym wiąże się kolejne pytanie, które zresztą podchwyciłam po części od doktora Michała Palucha, który właśnie zorganizował to seminarium na temat pedagogiki lasu, o którym Państwu wspominałam. I on mówił o tym, że do lasu z miasta idziemy poprzez wieś, ale ta wieś zazwyczaj pozostaje niewidoczna. I ta dychotomia miasto-wieś w dyskursach na temat lasu organizacji ekologicznych jest czymś, co mnie też bardzo interesuje i też mam nadzieję, być może jest płaszczyzną do jakichś kolejnych badań czy też rozmów z Państwem. No i pytanie, które też jakby w kontekście tych kontradyskursów chciałabym Państwu i sobie też zadać, to czy faktycznie powinniśmy mówić o kontradyskursach, czy lepiej w tym kontekście myśleć o alternatywnych przyrodach, o których wspominałam na początku prezentacji. Czy kontradyskurs zakłada zderzenie, zakłada być może i konflikt. Alternatywne przyrody zostawiają więcej miejsca do obecności wszystkich głosów. I jakby ja bardzo zachęcam do tego, żeby zwracać uwagę właśnie w ramach tej dyskusji o dyskursie na język. Profesor Czapliński, kulturoznawca z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, on swojego czasu ukuł taki termin królestwo za nową narrację. Za nową narrację o lasach, za nową narrację o przyrodzie, ale także za nową narrację w ramach polskiego społeczeństwa, za nowy język, w którym będziemy w stanie się wszyscy odnaleźć. No i jeszcze w ramach takiego postscriptum, no co z aktualną sytuacją w Unii Europejskiej, z wszystkimi dyskusjami na temat strategii na rzecz bioróżnorodności, strategii leśnej, Zielonego Ładu i wszystkich innych nowych dokumentów i rozporządzeń, które Unia Europejska przygotowuje i dyskutuje, jaka jest rola tej europejskiej skali
czy nawet skali globalnej w naszych dyskusjach czy narracjach zarówno polskich leśników, a jeśli chodzi o dyskusję na temat strategii na rzecz bioróżnorodności i strategii leśnej, to ja zaczynam wątpić, że coraz więcej jednak jest tam polskich polityków niż polskich leśników. I to także może temat na dyskusję, ale także jak Państwo postrzegają rolę tych dyskusji w swoich działaniach. No już jako ostatni slajd i takie podsumowanie tej prezentacji. Ja z perspektywy antropologii mogę powiedzieć, że nie ma jednej naturalności i też nie ma jednej dzikości i nie ma też jednego sposobu, aby o nich opowiadać. Wszystkie dyskusje na temat, czym jest naturalność, czym jest dzikość, o tym, czym jest las, czym jest natura, te dyskusje nie powinny być oderwane od kontekstu, czyli jakby nie powinny funkcjonować poza uwzględnieniem historii miejsca, historii środowiskowej, ale też społecznego, politycznego, ekonomicznego kontekstu lokalności. Dlatego warto może myśleć o alternatywnych przyrodach w tym kontekście. Bardzo dziękuję. To wszystko z mojej strony. Weronika, to może pani przekazać mi prowadzenie. Ja będę teraz moderować dyskusję. Pojawiły się już jakieś pytania na czacie. Dobrze, dziękuję. Już jestem prowadzącą. Pojawiły się komentarze w momencie, w których mówiła Pani o właśnie teraz, czy o różnych głosach, czy o kontrgłosach i o kontrdyskusjach. Pojawił się tutaj komentarz ze strony Pana Michała, że to jest antagonizowanie tych dwóch stron, a nie rzecz, która umożliwia porozumienie i budowanie właśnie dialogu. I pojawił się od razu głos przeciwny od pani Renaty Schmidt, która nie zgadza się z tym, że jest to dzielenie antagonizowaniem. Tylko cenna informacja, dlaczego tak trudno dogadać się z leśnikami. Jest to informacja, która daje podstawę do zbudowania wspólnej platformy pojęciowej, dzięki której będzie można się porozumieć, przekazać o co chodzi drugiej stronie, wypracować kompromis. Właśnie, czy tak będzie? Czy chciałabyś, żebym teraz skomentowała te... Tak. Ja też chciałabym zwrócić Państwa uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze dlatego, że tak jak już mówiłam na samym początku, trochę nie wiedziałam, jak się zabrać do tej prezentacji, bo też trudno mi było przewidzieć, kto będzie słuchać, jakby z jakich osób zbudowana będzie nasza dzisiejsza grupa. Dlatego też postanowiłam Państwa trochę sprowokować. I te pytania, które Państwu stawiam, one są takie trochę prowokacyjne, zarówno te dotyczące kontradyskursu, jak i te dotyczące alternatywnych przyród i tego i języka, którym się posługujemy. Bardzo mi się podobało pytanie, które mi gdzieś umknęło. Ja przepraszam, mam mały ekran i ciężko mi się to sprawdza, ale z pamięci postaram się przywołać. To pytanie, dlaczego tak trudno jest dogadać się z leśnikami. I to jest szalenie ciekawe, ponieważ ja oczywiście nie znam odpowiedzi na to pytanie i jako antropolog też nie chcę na to pytanie odpowiadać, ale to, do czego chciałabym Państwa zachęcić, to właśnie próba zrozumienia, skąd się ten język leśników bierze. Dlatego też jakby przywołałam ten przykład oświecenia i początku nauk leśnych i próbowałam Państwu pokazać, jak ściśle to naukowe leśnictwo związane jest z koncepcją państwa, z kontrolą społeczeństwa. I to, co ja mogę Państwu zaoferować, to takie wspólne poszukiwania przyczyn konkretnych zachowań czy konkretnego języka. I to, co, z czym mamy dzisiaj do czynienia w Polsce, czyli to właściwie ja jestem taka, zaczynam być ostrożna, jeśli mówić o to, z czym mamy do czynienia w Polsce, bo uważam, że sytuacja jest niezmiernie ciekawa i ona się właściwie zmienia, jeśli chodzi o ten dyskurs na temat lasu i w ogóle pozycję leśników i nie mówiąc już o społecznym odbiorze leśników, ale to, z czym mamy na pewno do czynienia, to jest to, że lasy państwowe, Państwowe Gospodarstwo Leśne
zarządza większością lasów w Polsce. I jeśli nawet ten dyskurs się zmienia, no to oni nadal mają dominującą rolę, jeśli chodzi o te działania materialne, o których też wspominałam. I dlatego też przywołałam ten artykuł z 2020 roku, który opublikowałam, bo moim zdaniem część odpowiedzi, ta typowo polska, ta specyficznie polska część odpowiedzi, dlaczego leśnicy z leśnikami jest się tak trudno dogadać, ona wynika właśnie ze zmian związanych z transformacją ustrojową. Nie tylko z ustawą o lasach, która w specyficzny sposób została przygotowana, ale z tym, co się stało z polskim społeczeństwem na początku lat 90. Jak to społeczeństwo, jako społeczeństwo obywatelskie się rozwijało, jak rozumiemy własność państwową, jak rozumiemy wspólne zarządzanie własnością państwową, jak chcemy do tego podchodzić. I dlatego też powiedziałam, że jestem dość ostrożna, jeśli chodzi o diagnozowanie współczesnej sytuacji w Polsce, bo to się zmienia. Jakby państwo są najlepszym przykładem tego i też działalność innych organizacji, że Polacy w pewnym momencie, i też jakby Polacy to jest też stosunkowo duże uogólnienie tutaj, ale część społeczeństwa się obudziła i powiedziała: sprawdzamy. Sprawdzamy, co leśnicy robią, jak zarządzają, co robią z lasami, gdzie wycinają. I to też jest efektem tego, jak zmieniło się społeczeństwo polskie w ciągu tych 30 lat od transformacji ustrojowej. Wiem, że to jest taka opowieść trochę naokoło, ale to jest naprawdę skomplikowany temat. I wydaje mi się, że szukanie odpowiedzi na to, dlaczego jest jednak trudno nam dogadać państwu jako organizacjom przyrodniczym z leśnikami, trzeba szukać wielotorowo, po części w charakterystyce społeczeństwa, ale po części także, tak jak już mówiłam, specyfice nauk leśnych. Leśnicy posługują się określonym sposobem myślenia o lesie. Profesor Rykowski mówi o tym jako o lesie jednowymiarowym, a to, o czym ja próbuję państwu opowiadać, to jest ten czwarty wymiar lasu, czyli jakby myślenie o lesie kompleksowo, z zupełnie innej perspektywy, też tej kulturowej. Leśnicy myślą o lesie tak, jak wykładają im nauki leśne, czyli jest to ten las jednowymiarowy, który próbowałam uchwycić po części właśnie w tym narzędziu badawczym lasu naturalnego. Jeśli jakiś wątek pominęłam, proszę mi przypomnieć i proszę po prostu wtrącać w te moje monologi. Pojawiają się ciekawe komentarze. Ja chcę teraz kilka przeczytać. Jeśli ktoś chce też wystąpić, zabrać głos, niekoniecznie z kamerą, to proszę, tutaj jest na dole, po prawej stronie na ekranie jest akcja reakcja. Można się zgłosić, ja to widzę i wtedy mogę udzielić głosu, jeśli ktoś chce. Jeśli nie, będę też po prostu tutaj czytała pytania i komentarze, które pojawiają się na czacie. Iga, dla dobrej obrony lasów w rozumieniu ekologów dzikiego naturalnego wydaje mi się, że powinniśmy przesuwać akcenty, a nie ścierać te dwa różne dyskursy. Walka spowoduje, że szans na dogadanie z leśnikami będzie mniej. Tutaj są też głosy dotyczące tego, że powinniśmy jednak zacząć rozmowę od zdefiniowania na przykład tego, czym jest las naturalny. Tutaj pojawiają się komentarze, jak rozumieć to pojęcie. Nie w kategoriach antropologicznych, ale właśnie w kategoriach, które umożliwiłyby rozmowę. To określenie lasu naturalnego jako las autonomiczny byłoby zbyt mocne, pyta pani Joanna. Przepraszam, nie dosłyszałam, jako jakiego lasu? Autonomiczny. Tak, jeśli mogę, to będę razem z państwem myśleć nad tymi komentarzami, które są świetne i bardzo dziękuję. To jest w ogóle świetne, bardzo wzbogacające też doświadczenie dla mnie, także bardzo dziękuję za wszystkie komentarze i uwagi. Jest to niezmiernie inspirujące dla mnie, też w moim myśleniu o lesie. Ja się zastanawiam nad tym, co trzeba by zrobić w Polsce, żeby dyskusja o lesie nie musiała być zawsze
nie tyle zantagonizowane, ale brakuje mi lepszego słowa, żeby na końcu tej dyskusji byli leśnicy. Ja rozumiem jakby, jak funkcjonuje instytucja lasów państwowych w Polsce w tej chwili obecnej, ale chciałabym, jest mi ciężko sobie wyobrazić, ale to byłaby świetna sytuacja, w której mielibyśmy do czynienia z większą ilością partnerów i ta dyskusja, żebym ja też nie musiała Państwu opowiadać o leśnicy i albo wizja leśników i wizja kogoś innego, żebyśmy mieli wielogłosowość w tej dyskusji abyśmy mogli mieć więcej równorzędnych partnerów w tej dyskusji. I oczywiście ze strony gospodarczej jest trudne, ja rozumiem, musiała być reforma lasów i leśnicy nie musielibyśmy inaczej transportować dochody i tak dalej. Zupełnie nie o to mi chodzi. Chodzi mi o tę dyskusję, którą dzisiaj prowadzimy. To żebyśmy my, jak zastanawiamy się nad tym, kto mówi o lesie, kto się angażuje w te kwestie lasu, żeby Państwo też nie musieli myśleć o tym, jak budować swoją opowieść o lesie w odpowiedzi na to, co mówią leśnicy, żeby tych głosów było więcej. I wydaje mi się, że to jest jakby kwestia otwarta i zadanie dla społeczeństwa, żeby tych głosów było więcej i być może jakby ta wielogłosowość, zarówno dajmy przykład właścicieli lasu albo osób mieszkających w aglomeracjach albo rolników, wymyślam, tak? Ale żeby ta ilość głosów potrafiła nam zniwelować monopol leśników na kwestie opowieści o lasach. Jakby wydaje mi się, że kluczem do tego, żeby łatwiej było rozmawiać z leśnikami, jest po prostu więcej głosów, więcej perspektyw, więcej alternatywnych przyród. Nie leśnicy kontra organizacje przyrodnicze, ale wiele głosów razem. I wydaje mi się, że to byłoby niezmiernie wartościowe dla naszego też myślenia o lesie i też współtworzenia czy współzarządzania tymi lasami. Taka szybka refleksja. Nie wiem, czy na jakikolwiek komentarz odpowiedziała, ale... Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, bardzo proszę. Dobry wieczór, Pani Agato. Chciałbym teraz spróbować powiązać wątki bardzo praktyczne z bardzo antropologicznymi. Mianowicie, jak w kontekście Pani rozważań, definicji, znaleźć na przykład taki problem, który jest szeroko dyskutowany w tej chwili, mianowicie model leśnictwa wielofunkcyjnego lub modelu nieco bardziej separacyjnego. Model separacyjny zakłada rozdzielenie przestrzenne funkcji lasu, i w związku z tym, jak to by wyglądało z perspektywy Pani? Czy to byłby układ, który byłby łatwiej akceptowany dla wszystkich stron, dla wszystkich interesariuszy? Czy perspektywa antropologiczna dawałaby argument ku takiemu rozwiązaniu? Mówię oczywiście o jakimś rozsądnym modelu separacyjnym, nie takim podzieleniu na skrajne plantacje i potem i rezerwaty, bo wszystko w granicach zdrowego rozsądku, ale rozumie Pani, o co chodzi, tak? Czy rozdzielenie przestrzeni pozwoliłoby pewne napięcia, o których mówimy tutaj, zmniejszyć? To jest pierwsze pytanie. I drugie, związane z tą prywatyzacją. Czy Pani jest przekonana, że warunki polskie i te naleciałości historyczne powodują, że problem prywatyzacji lasów, to jest w kontekście na przykład, czy reprywatyzacji, na przykład w kontekście tego rozdzielenia funkcji, byłby w przyszłości możliwy do rozważenia? Bo są głosy, niedawno było bardzo fajne seminarium na Uniwersytecie Warszawskim, prowadzone zresztą przez pana doktora Chudego, znanego protagonistę raczej w prywatyzacji, tak? Która z kolei nie znajduje poparcia generalnie w społeczeństwie polskim, że tylko prywatyzacja, rozdzielenie w taki sposób lasów, żeby te, które są gospodarcze, były administrowane przez firmy prywatne, natomiast żeby państwo się zajmowało ochroną przyrody. Czy to jest rzecz, ja nie mówię, że jestem w ogóle zwolennikiem tego, ale czy to jest rzecz możliwa do pomyślenia w polskich warunkach, jak wynika z Pani badań, czy raczej to jest rzecz, o której nie należy w ogóle nigdy mówić? Dziękuję bardzo. Super, bardzo dziękuję za pytania. Jakby Pan ze mną został i pomógł mi trochę odpowiedzieć na te pytania, bo pytania są super ciekawe, ale nie wiem, czy sobie podołam obu pytaniom odpowiedzieć od razu. Jeśli chodzi o rozdzielenie
rozdzielenie przestrzenne? To jest bardzo trudne pytanie i wydaje mi się, że jest mnóstwo badań na temat usług ekosystemowych i oczekiwań społecznych, które usługi ekosystemowe gdzie i tak dalej i jak to rozdzielić, żeby to miało sens. Wydaje mi się, że to jest trudne dla mnie pytanie jak antropologa, ale odniosłabym się znowu do pytania gdzie i w jakiej skali. Czy mówimy o rozdzieleniu tych funkcji w skali Polski? Nie, w skali krajobrazowej, bo w tej chwili panuje dogmat wielofunkcyjnej gospodarki leśnej na każdym hektarze, tak? Tak, dokładnie. Nie ma miejsca, gdzie leśnicy by nie dotarli, włącznie z najdalszym skrawkiem nadleśnictwa stóp posianych, lubianego przez panią i przez nas oczywiście. Wydaje mi się, że jest wiele dużo bardziej kompetentnych osób, które może odpowiedzieć na to, jak to zrobić w praktyce. Zasadniczy problem, który ja widzę, jest taki, że społeczeństwo chce wszystko wszędzie. I prowadziłam jakiś czas temu, chyba 2 lata temu, dość ciekawe wywiady z leśnikami w okolicach Gdańska i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. I oni opowiadali, jak zasadniczo jest trudno pogodzić ochronę bioróżnorodności z funkcją turystyczną. Albo, wiadomo Państwu też doskonale, funkcję turystyczną z funkcją ekonomiczną. I wydaje mi się, że społeczne potrzeby, to jak wiele społeczeństwo oczekuje wszędzie, to rozdzielanie może nam utrudniać. Wydaje mi się, że ta presja społeczna dostarczania, zaspokajania wielu usług ekosystemowych na stosunkowo małych obszarach może być tutaj problemem. Ja oczywiście zgadzam się z Panem jak najbardziej, że takie sensowne rozdzielenie i wyłączanie obszarów, które zdecydowanie przejawiają się większą wartość, przepraszam, jestem zmęczona trochę, które mają dużą wartość, jeśli chodzi o bioróżnorodność. Nie ma sensu, aby one miały spełniać dwie pozostałe funkcje w równym stopniu, tak? Jakby ten, rozumiem krytykę tego dogmatu. Jednak jak to ma wyglądać w praktyce? Wydaje mi się, że największym problemem są oczekiwania społeczne, szczególnie w terenach podmiejskich, gdzie jeśli wyłączymy konkretne obszary i te tereny nie będą dostępne na przykład ze względu na do celów turystycznych, a jeśli wyłączymy te tereny ze względu na cele turystyczne i nie będzie tam pozyskania i lokalna ludność nam powie, o, a teraz nie możemy tu pozyskiwać albo nie możemy zbierać grzybów. Wydaje mi się, że to jest jednak bardzo, jeśli takie rozwiązanie miałoby zadziałać, to wydaje mi się, że trzeba by rozważyć inną skalę niż taką odgórną i trzeba by tutaj zdecydowanie planować na poziomach dużo niższych niż zarządzamy z Warszawy nowy paradygmat. Nie wiem, czy zwrócę uwagę na to, że w moim przekonaniu skromnym, już w tym komentarzu, który Pani ostatnio wygłosiła, jest zawarta myśl często powtarzana przez leśników, błędna, jakoby to miało mieć postać tak skrajną, że na przykład ludzie nie mogą zbierać grzybów. Wspomniała Pani o tym, to jest klasyczny właśnie argument, który jest... Ale powiedziałam, że społeczeństwo powie. Społeczeństwo powie. No trzeba jemu wytłumaczyć, że to jest nieprawda po prostu. Mhm. Jasne, ja rozumiem to i oczywiście to zgadzam się z Panem zupełnie. Ale chodzi właśnie o odbiór społeczny, bo też jakby próbowałam pokazać, moim zdaniem największym wyzwaniem dla takiego rozwiązania będą właśnie oczekiwania społeczne. Nie to, czy tamte grzyby będzie można zbierać, czy nie, tylko jak zareaguje społeczeństwo. To społeczeństwo, które oczekuje wszystkich usług ekosystemowych wszędzie, w dużym cudzysłowie i dużym uproszczeniu. Więc wydaje mi się, że trzeba by od tego jednak zacząć od innej strony. I właściwie podał mi Pan dobrą myśl, też jakby łapiąc moją wypowiedź, że być może to trzeba by zacząć właśnie od... rozmów ze społeczeństwem nad tym, jak to chcielibyśmy przeprowadzić, albo jakby to miało wyglądać. A tu jest rola mediów, a sytuacja co do mediów w Polsce wygląda, jak wygląda, to Pani o tym doskonale wie. Tak, to jest podstawowy problem. Ja mogę w każdej chwili pójść do telewizji, tylko że nikt mnie nie zaprosi. I wie Pan, jakby kwestia mediów to jest też jedna sprawa, to, że jak będziemy to komunikować na takim poziomie medialnym, ale jest duża różnica między tym, co społeczeństwo jakby
złapie z tej komunikacji medialnej, a z tego, co faktycznie pozwoli zrobić na poziomie lokalnym. To jest też jakby bardzo często może niewytłumaczone albo też nieeksplorowane w wystarczający sposób, że jakby to, co my zrozumiemy czy przyswoimy z mediów, nie przekłada się jeden do jednego na to, co będziemy chcieli, aby stało się w naszym ogródku. Także wydaje mi się, że przez to rozmowę ze społeczeństwem mam też na myśli nie tylko komunikację medialną, ale także faktycznie taką pracę na poziomie lokalnym. I wydaje mi się, że dobrym przykładem tutaj, dobrym działaniem mogły być po prostu dobre przykłady. Czyli zaczynamy odwołując się do lasu modelowego jako takiego działania, ale zaczynamy na małej skali, w 10 miejscach, pokazujemy ludziom, że to działa. I stąd jakby zamiast właśnie tak próbowałam być może nieudolnie wytłumaczyć, to co moim zdaniem nie zadziała, to zmiana paradygmatu odgórnie na dół. Trzeba by tutaj zadziałać oddolnie do góry, pokazać dobre przykłady, pokazać dobre praktyki, pokazać osoby, które się angażują. I to, że działa, to, że możemy nadal mieć las chroniony, możemy nadal jeździć rowerami, możemy nadal zbierać te przysłowiowe grzyby i nadal będzie gdzieś drewno pozyskiwane. I wtedy jakby stąd ruszyć wyżej. Wydaje mi się, że jakby tak, też jakby zwróćcie Państwo uwagę na to, jak trudno jest przekonać bardzo często leśników do zmiany sposobu myślenia, jakby jak głęboko zakorzenione są to przekonanie o najlepszym modelu leśnictwa, więc też mi się wydaje, że leśników będzie dużo łatwiej przekonać, jeśli oni zobaczą, że coś działa w terenie, niż jeśli przyjdzie odgórnie pismo, które im każe zrobić coś w zupełnie inny sposób. Jest te pytanie na czacie, chciałabym też je odczytać, jesteśmy trochę w tym wątku. Czy jest Pani po kilku latach badań wśród leśników przekonana, że dyskurs leśników jest w pełni zinternalizowany? To znaczy, że czy leśnicy w pełni wierzą? W to, co mówią, czy też często, szczególnie na wyższych, upolitycznionych stanowiskach, dyskurs ten często bywa po prostu wygodnym narzędziem propagandowym, sposobem na celowe unikanie dialogu. Bardzo dziękuję. To jest bardzo ciekawe pytanie i właściwie moim zdaniem w tym pytaniu jest kilka wątków. Jeden to jest ten ostatni z unikaniem dialogu, a drugi wątek to jest ten związany z rozróżnieniem na skalę, czyli leśnicy na wyższym poziomie administracji, leśnicy, że tak powiem, przysłowiowi, leśniczowie i nadleśniczowie. I także trzeci wątek to jest ten związany z tą internalizacją. To jest trudne pytanie, bo tak jak też próbowałam Państwu powiedzieć, moim zdaniem to się zmienia. I jeśli mogę tak powiedzieć, wydaje mi się, że sytuacja się troszkę antagonizuje w ramach grupy leśników. Może to jest zbyt mocne stwierdzenie, ale tak jakby próbuję Państwu to wytłumaczyć obrazowo. Jest stosunkowo duża grupa, powiedziałabym nadal dominująca, która wierzy w ten dyskurs, który próbowałam Państwu wytłumaczyć, czy jakby nie może nie wytłumaczyć, który próbowałam Państwu omówić. I oni faktycznie ten, moim zdaniem, w dużym stopniu oni ten dyskurs internalizują. I to też po części mogą Państwo, myślę, sami dobrze obserwować w różnego rodzaju dyskusjach, ale także w przestrzeni medialnej. Natomiast jest też druga grupa, która moim zdaniem jest bardziej otwarta i bardziej nastawiona nie tyle także na dialog, ale też na myślenie poza najlepszym modelem myślnictwa, nazwijmy to tak, w taki sposób. I wydaje mi się, że te dwie grupy, one się coraz bardziej od siebie oddalają. I to jest stosunkowo moim zdaniem ciekawe zjawisko i ono nie jest aż tak nowe, ale zdecydowanie potęguje się od sytuacji z 2018 roku, 2017-2018 rok związanych z wydarzeniami w Puszczy Białowieskiej, ale także z różnymi innymi wydarzeniami, jak na przykład publikacja mapy wycinek albo też ostatnie dyskusje na temat dlatego też to przywołałam, dyskusję na temat społeczne konsultacje na temat strategii leśnej albo strategii bioróżnorodności wcześniej. I wydaje mi się, że to były takie czynniki, które też powodują pewnego rodzaju, w cudzysłowie, ferment
w ramach grupy leśników i antagonizują te dwie grupy. To jest też w dużym uproszczeniu, proszę jakby o tym pamiętać. Mamy tą grupę, która internalizuje ten dyskurs i moim zdaniem ona jest nadal dominująca i to jest, oprócz tego, że jest to bardzo użyteczne narzędzie dla tej grupy, aby utrzymać jej pozycję, aby utrzymać jej kapitał kulturowy i kapitał ekonomiczny, ale on po części moim zdaniem ta grupa jednak w bardzo dużym stopniu internalizuje ten dyskurs i wydaje mi się, że po części to w ramach żartu można mierzyć też jakby agresywnością odpowiedzi na zadawane im pytania, w jakim stopniu ten dyskurs jest zinternalizowany. No ale tak jak mówię, jest moim zdaniem dość duża grupa i ona też moim zdaniem po części, no, trudno jest to jakby liczbowo przedstawić albo nawet konceptowo przedstawić, ale jest jednak grupa, która jest zmęczona tą historią na temat lasu, która jest zmęczona prezentowaniem leśników jako tych wojujących, która jest otwarta na myślenie poza najlepszym modelem leśnictwa. No i tak jak już mówiłam, moim zdaniem te grupy troszkę coraz bardziej od siebie odpływają i jestem bardzo ciekawa, jak to się rozwinie w kontekście właśnie wspomnianych nowych strategii leśnej, strategii bioróżnorodności, nowych dyskusji w ramach Unii Europejskiej, gdzie no już jesteśmy coraz bliżej albo przynajmniej blisko ustanowienia definicji leśnictwa bliższego naturze. Teraz już mówimy o closer to nature forestry, certyfikacji z tym związanych, tak jak Państwo doskonale wiedzą, wszystkich liczb związanych ze strategią bioróżnorodności. Także moim zdaniem to będą bardzo ciekawe miesiące, przynajmniej rok dla leśnictwa polskiego i zmian z nim związanych. Trochę naokoło odpowiedziałam, ale mam nadzieję, że ciekawe. Pan Ryszard Kulik, bardzo proszę. O, teraz, czy tak. Mnie słychać? Teraz słychać, tak. Dobry wieczór, nie mam kamerki, także tylko głosem. Z Pani przekazu ja rozumiem coś takiego, że spór o polskie lasy to nie jest spór merytoryczny w sensie wiedzy naukowej, tylko to jest spór dotyczący wartości. I teraz jest tak, że my, organizacje ekologiczne, posługujemy się wiedzą naukową, różnymi merytorycznymi kwestiami po to, żeby argumentować swoje stanowisko. Czy to oznacza, że to odwoływanie się do nauki jest zupełnie bezzasadne, skoro właściwie to jest spór o wartości? Czy w związku z tym powinniśmy raczej mówić o wartościach, a nie odwoływać się do badań naukowych na temat tego, czym na przykład jest las naturalny i dlaczego powinien być chroniony? Chodzi o te dwa porządki i o naszą narrację, którą wykorzystujemy. Bardzo dziękuję. Czy to wszystko, czy jeszcze chciał Pan coś dodać? Tak, tak, na razie wszystko. Bardzo dziękuję, super ciekawe pytanie i to jest w ogóle niezmiernie ciekawy temat i ja już się teraz będę tłumaczyć z wiedzy naukowej, ale chciałam tylko też jakby może dodać, ostatnio właściwie w grudniu organizowaliśmy tutaj w Instytucie debatę świąteczną już kolejną na temat właśnie roli nauki w tak zwanym policy making. Nie wiem jak to teraz szybko przetłumaczyć, jestem już troszkę zmęczona. I o tym, jaką rolę naukowcy mają spełniać albo jak widzą swoją rolę jako naukowcy w dostarczaniu danych, dostarczaniu materiału, dostarczaniu informacji tym, którzy tworzą politykę, tym, którzy tworzą decyzje, które wpływają na otaczający nasz świat, które wpływają na otaczające nas życie. I to jest bardzo skomplikowany i złożony temat i wiele osób, wielu naukowców może stwierdzić, że ich nauka jest niezależna od nacisków politycznych, ich nauka funkcjonuje tylko i wyłącznie w tej zamkniętej wieży z kości słoniowej i że jeśli oni wyprodukują jakieś dane i później politycy chcą z nich skorzystać, to tylko świetnie, ale oni jakby nie będą w ten dialog wchodzić. Jest też druga grupa naukowców, która uważa, że to jest ich zadanie, ich rola właśnie odpowiadać
na te bolączki i problemy społeczne, podejmując tematy, podejmując badania, które właśnie zmierzą się z tymi problemami. Także to jest dość złożony temat i bardzo ciekawy, bardzo złożony, o którym też być może będziemy mogli kiedyś porozmawiać. Ale pan zapytał o to, jaka jest rola wiedzy naukowej w tego rodzaju dyskusjach. Ja jestem antropologiem, to jest moja dyscyplina. Mam wielu kolegów także tutaj w Instytucie, którzy są biologami, którzy są geografami, którzy skupiają się na innych tematach i starają się opisać, poznać, dostarczyć informacje na temat lasu w jak najlepszy sposób, podążając wytycznymi czy wskazówkami swoich dyscyplin. I ta wiedza, którą mamy dzisiaj na temat lasów, ta wiedza, którą mamy, wiedza na temat lasów naturalnych w tym rozumieniu przyrodniczym czy ekologicznym, czy ta wiedza na temat procesów, które zachodzą, ta wiedza jest niezmiernie cenna i bez tej wiedzy też ta wiedza, ona oczywiście kształtuje, wpływa na nasze wartości. To jest jeden z czynników, który sprawia, że w określony sposób postrzegamy czy rozumiemy lasy jako tak zwani zwykli obywatele. Ale mamy też naukowców, których zadaniem jest skupianie się tylko i wyłącznie na tych, można powiedzieć, na ich dyscyplinach, na badaniu i rozumieniu lasów z ich perspektyw. I te informacje są oczywiście szalenie istotne, szalenie ważne i one poszerzają, sprawiają to, że rozumiemy, czy próbujemy rozumieć otaczający nas świat w inny, w coraz szerszy sposób. Ale problem, z którym wydaje mi się, mamy po części do czynienia w Polsce, jeśli chodzi o naukę i w ogóle nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej na przykład, w toczących się dyskusjach na temat strategii na rzecz bioróżnorodności i strategii leśnej, widzimy, że mamy do czynienia z tak zwanym cherry picking, jeśli chodzi o naukę, czyli z wybieraniem badań naukowych, z wybieraniem rezultatów badań, z wybieraniem danych przez określonych polityków, przez określone grupy w taki sposób, aby służyły ich celom, aby służyły ich interesom. I naszym zadaniem jako naukowców jest też jakby sprawdzanie tego przekazu, sprawdzanie tego, że te dane, że jakby przestrzegam, dlatego też jakby przywołałam na początku podwaliny antropologii, chciałam Państwu troszkę powiedzieć o teorii. Chciałam Państwu pokazać, że jakby to, co ja robię, nie wychodzi tylko z tego, że ja znajduję coś interesującym w świecie, ale moje myślenie ugruntowane jest ograniczone jest przez ramy teorii antropologii. Tak samo dla wszystkich kolegów, którzy są przyrodnikami, ekologami, botanikami, ich ramy myślenia też ograniczone są przez ramy ich dyscyplin i naszym zadaniem jest sprawdzanie, pilnowanie, że te dane nie są wykorzystywane w błędny sposób przez polityków, przez media bardzo często. W ramach takiej anegdoty, jeśli szybko mogę, to 2 lata temu, albo już nawet 3 lata temu, w ramach właśnie European Forest Institute organizowaliśmy takie wydarzenie, które się nazywało Białowieża Science Initiative. I ono jakby po części grona naukowego przypadło do gustu, części nie, ale jakby chciałam tylko wytłumaczyć ideę. Ponieważ jeśli chodzi o Puszczę Białowieską, to tam mamy do czynienia z 2, można powiedzieć, porządkami nauki, które się ścierają. Mamy leśników, którzy wykorzystują w cudzysłowie swoich naukowców i mamy przyrodników, którzy wykorzystują w cudzysłowie swoją naukę. I to, co my próbowaliśmy zrobić, to próbowaliśmy tych naukowców, którzy prezentują różne perspektywy na to, jak zarządzać tym lasem, próbowaliśmy zebrać do kupy w jednym miejscu i próbowaliśmy ich przekonać do tego, żeby oni dogadali się na temat tego, gdzie się nie dogadują. I gdzie też potrafiliby pokazać palcem, na to mamy dowody naukowe, a tego jeszcze nie wiemy. I wydaje mi się, nauka jest ogromnie ważna i wykorzystanie dowodów naukowych jest niezmiernie ważne, ale musimy pilnować, aby były one wykorzystane we właściwy sposób. To jest już, że tak powiem, nasze zadanie jako naukowców. Strasznie długo odpowiedziałam na to pytanie, ale wydaje mi się, że to jest niezmiernie ważne.
Cały czas pojawiają się ciekawe komentarze, jest ich bardzo dużo, nie wszystkie jestem w stanie przeczytać, ale kilka przeczytam. Pan Karol pisze, bardzo proszę odróżnić zwykłych pracowników terenowych, leśniczych i straż leśną, a osoby na wyższym poziomie administracji. U dołu każdy ma mocno indywidualne podejście, natomiast u góry rządzi polityka i ideologia. Sam widzę to u siebie. Pytanie od osoby o niku Sochi, Sochi. Czy nie mamy też do czynienia z alienacją władzy, która chce zarządzać ponad głowami społeczeństwa? Czy podejmowała Pani problem władzy? Czy problem nie leży też w przestrzeni ignorowania społeczeństwa zarządzanego przedmiotowo? No tak, to jest kwestia braku mediów, nie, wątek, który się pojawił, braku tej przestrzeni do prowadzenia dialogu między przyrodnikami a leśnikami. O, tutaj komentarz pani Renaty dotyczący tego trudności przekładania wiedzy naukowej na coś, co bezpośrednio dotyka rozmówcy, jego emocji. Jeśli wiedza naukowa będzie w opozycji do poglądów danej osoby, to wręcz je odrzuci. Czy ja mogę szybko skomentować te dwie rzeczy, a potem jeszcze jak wystarczy nam czasu, to chciałabym wrócić do kwestii prywatyzacji, bo już w międzyczasie trochę zapomniałam pytanie, ale bardziej też jako... takie są komentarze niż pytania. Jeśli chodzi o kwestię władzy, to jest bardzo ciekawy temat i bardzo skomplikowany, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o zasoby naturalne, a w tym wypadku też jakby należy patrzeć na las jako zasób naturalny, mamy do czynienia zazwyczaj z władzą. I mamy do czynienia z władzą nie tylko dlatego, ponieważ mówimy o kapitale ekonomicznym w tym wypadku, którym może stać się las, ale też kapitale społecznym, kapitale politycznym. Także ten temat władzy, jeśli chodzi o lasy, można rozciągnąć na wiele, wiele płaszczyzn. W ramach takiej anegdoty, też takiego w związku z tym tematem. Nie wiem, czy pamiętają Państwo, ja już teraz nie przypomnę sobie roku pierwszej kampanii prezydenckiej, w której udział brał obecny prezydent Andrzej Duda. I tam pojawił się taki spot, w którym on wykorzystał temat prywatyzacji lasów właśnie, aby wykorzystać ten kapitał społeczny związany z lasem, aby go w sposób polityczny wykorzystać. On nam opowiadał, że w tym filmiczku, że jakby no grozi nam w zasadzie prywatyzacja lasów, jeśli jego konkurent wygra wybory albo jest takie ryzyko i wtedy te lasy zostaną zamknięte i nie będziemy mogli tam jeździć rowerami z rodziną w niedzielę. I jakby przez to chcę Państwu pokazać, że ta władza w odniesieniu do lasów może oznaczać wiele rzeczy, nie tylko może się przekładać nie tylko na zasoby ekonomiczne, ale także na zasoby polityczne, społeczne. No i ta władza też w nawiązaniu do drugiego pytania, jeśli chodzi o odróżnienie leśników na poziomie lokalnym, jeśli chodzi o tych leśników na wyższych szczeblach, to jest oczywiste, na wyższych szczeblach mamy do czynienia z ideologią, ale też zwracam uwagę na to, o czym mówiłam wcześniej, czyli z jednej strony na internalizowaniu tego dyskursu przez leśników, a z drugiej strony opowiadałam Państwu o naukach leśnych i o jakby tym lesie naturalnym jako dyskursie, jako rezultacie nauk leśnych, naukowego leśnictwa. Ci leśnicy, którzy pracują, oczywiście zgadzam się z panem lub z panią w zupełności, że oni mają bardzo indywidualne podejście, to są bardzo lokalne sytuacje, ale ci leśnicy zazwyczaj przychodzą z bagażem, z doświadczeniem, z perspektywą nauk leśnych. Oni często są wyuczeni, jeśli nie przez szkoły, to także przez organizacje, w której pracują, żeby patrzeć i rozumieć ten las w określony sposób. I oczywiście cały czas mamy tutaj do czynienia z
tą siódmą wizją, czy wizerunkiem lasu, o którym mówiłam, czyli z przestrzenią, z osobistą biografią, z przestrzenią życia osobistego. I to oczywiście wpływa nam na to indywidualne podejście, ale te doświadczenie wynikające z nauk leśnych, czy ta wiedza przyswojona podczas edukacji, a także podczas pracy w ramach tej jednostki, ona jednak powoduje, że ta perspektywa leśników nawet na poziomie lokalnym, ona przesiąka po części także w różnym stopniu, w różnej skali, ale przesiąga także tym dyskursem na temat lasu, o którym mówiliśmy. I jeszcze w nawiązaniu do tego, w nawiązaniu do tematu władzy, jeśli chodzi o leśników na poziomie lokalnym, to jest to, ja też po części pisałam o tym w książce, ale ta kwestia władzy jest czasami nawet bardziej oczywista niż na poziomach wyższych administracji lasów państwowych, ponieważ ci lokalni leśnicy, oni bardzo często są częścią tych lokalnych społeczeństw, które zamieszkują, częścią tej lokalnej społecznej siatki, w której odgrywają ważną rolę ze względu na bycie pracownikami lasów państwowych i przez to wpływanie na różnego rodzaju, na ekonomię lokalną, ale także na społeczne i kulturowe życie tych lokalności, tych małych miejscowości, tych wioseczek. I to też jest określony rodzaj władzy, którą las przynosi na zupełnie niższy poziom niż tylko ten poziom zarządzania instytucją. Monika Skrzyńska. Jest. Dziękuję, Kasiu. Słuchać mnie? Tak. Ja mam kilka pytań, kilka uwag. Ja należę do takiego kolektywu, jaki będzie las. I my się zawiązaliśmy w marcu zeszłego roku. Naszym celem jest edukacja społeczeństwa, motywacja społeczeństwa do tego, żeby zwrócili uwagę na lasy. Kilka rzeczy nam się fantastycznie udało, na przykład głosowanie, właściwie nie głosowanie, ale wypełnianie ankiety na rzecz bioróżnorodności. W zeszłym roku, w kwietniu bodajże, organizowaliśmy kampanię, w której wzięło bardzo dużo osób i dzięki nam wypełniło ankietę, która została wysłana do Unii Europejskiej. Także my organizowaliśmy szeroko zakrojony protest przeciwko ustawie o prywatyzacji lasów. I my obserwujemy takie zjawisko, pewnie to, które obserwuje też lasy i obywatele. Nie widzę, żeby to była mata z lasów, że społeczeństwo coraz mocniej interesuje się lasami. To jest bardzo pozytywne zjawisko. Natomiast ja jako też badacz społeczny, który dla pracowni przeprowadzał badanie na temat lasów, to jest takie, było małe badanie jakościowe, zauważyłam, że nawet osoby dobrze poinformowane, nawet będące blisko naszej zielonej bańki, też mają wątpliwości, jak to rzeczywiście jest z wiedzą na temat lasu. Znaczy, czy ci leśnicy, którzy przecież mają jakieś podstawy naukowe związane ze swoim wykształceniem, ze swoim poglądem na lasy, jak to jest, że oni nie mają racji, albo w jakim stopniu nie mają racji, jak wygląda właśnie ta sytuacja w odniesieniu do tego spięcia pomiędzy naszą zieloną bańką, naszymi naukowcami, którzy twierdzą A, i naukowcami ze szkół, gdzie leśnicy kończą swoją edukację, którzy mówią B. Pytanie jest, myślę, że też można to odnieść do pani wypowiedzi na temat konfrontacji, która miała miejsce w Puszczy Białowieskiej, między naukowcami, którzy spierali się, jak postąpić. Bo pani opowiedziała o tym, że była taka konfrontacja. Naukowcy mieli za zadanie identyfikację miejsc, w których się nie zgadzają. Pytanie, co dalej było? Czy rzeczywiście doszli do konsensusu? No i jakby w szerszym kontekście, jak ocenić, jak ewoluować to, kto ma rację? To jest jedna część mojego pytania, czy kto mówi prawdę po prostu. A druga kwestia jest taka, że na Forum Leśnych Ludzi, w takim zjeździe zorganizowanym we wrześniu w zeszłym roku przez pracownię, był fantastyczny wykład profesora Michała Żmichowskiego z Instytutu Ssaków Małych Polskiej Akademii Nauk.
On opowiadał o tym, jak funkcjonuje nauka, czego naukowcy mogą oczekiwać od aktywistów, czego aktywiści mogą oczekiwać od naukowców. Bo Forum Leśnych Ludzi to był forum po prostu aktywistów zajmujących się lasami przyrody w Polsce. I najzabawniejszą częścią tego wystąpienia, oprócz tego, że my się w wielu punktach niestety rozjeżdżamy, było to, jak pan profesor opowiadał o właśnie koniku w puszczy. I opowiadał o dwóch najważniejszych artykułach o koniku, które zostały opublikowane na ten temat, które bezdyskusyjnie pokazują, że tej puszczy po prostu nie należy ciąć. I tam były po prostu twarde dowody naukowe. Pytaliśmy osoby na sali, żywo zainteresowane polską przyrodą, polskimi lasami. Ile z osób na sali, tam było około 30, może 30 parę osób, czytało ten artykuł? Dwie. Więc to jest jeszcze problem, o którym nie wspomnieliśmy, że naukowcy są dosyć, chociaż tutaj był w komentarzu, dosyć są hermetyczni, ale nie tylko w tym, jak piszą, ale w tym, że nie potrafią zupełnie przekazywać swojej wiedzy dalej do społeczeństwa. I tutaj właśnie może być ten problem. I też to jest kwestia tego takiej dystrybucji komunikacyjnej, czyli po prostu zwykłego marketingu wiedzy, nie wiem, czy to dobrze określam, ale tego nie ma. W związku z czym bardzo łatwo społeczeństwo zwodzić, bo też pan profesor Michałowski pokazywał nam, jak łatwo sprawdzić ekspertów rządu do spraw przyrody, nawet jeżeli ktoś ma tytuł profesora przed nazwiskiem, nie oznacza, że jest wiarygodnym naukowcem. No, wystarczy popatrzeć na liczbę publikacji i są takie systemy, gdzie się to sprawdza. Natomiast no, ja pierwszy raz o czymś takim słyszałam, więc wydaje mi się, że tutaj łatwo jest społeczeństwem manipulować, pokazywać im różne wyniki badań, tak jak pani wspominała, tak jak robią to politycy. No ale pytanie jest zasadnicze, jak weryfikować wiedzę i jak wygląda w praktyce to, co pani powiedziała, że naukowcy sprawdzają polityków, sprawdzają komunikację, bo ja tego nie widzę, żeby coś takiego występowało, a jestem dosyć takim uważnym odbiorcą i nie widzę tej praktyki takiego naprawczego działania, kontrolowania się wzajemnie naukowców. Więc to takie moje pytanie. Dziękuję. Super. Jeśli mogę spróbować nawet nie odpowiedzieć, tylko po prostu spróbować być częścią tego dialogu. Bardzo ciekawe pytanie, bardzo ciekawy temat i bardzo dziękuję, że go przywołałaś. I tyle, co mogę powiedzieć, to jest jeden z takich tematów, który my tutaj w EFI wałkujemy i dyskutujemy notorycznie, czyli jak komunikować, jak informować społeczeństwo, jak przekazywać informacje na temat naszych badań, to raz, a dwa w taki sposób, żeby to nie był język hermetyczny, żeby to nie był język nauki tylko i wyłącznie, żebyśmy mogli faktycznie wytłumaczyć, co robimy, dlaczego robimy i dlaczego to jest ważne. Jeden z wniosków, do których doszliśmy niedawno, też dyskutując, mieliśmy inną debatę dokładnie na ten temat, to jakby taka konkluzja jest taka, że zazwyczaj naukowcy jednak nie są najlepszymi osobami, które powinny w sposób bezpośredni swoje badania komunikować, czy to opinii społecznej, czy to mediom, czy to różnego rodzaju powszechnie dostępnym źródłom informacji. Powinniśmy posiłkować się tutaj kolegami, którzy są specjalistami w dziedzinie komunikacji, którzy mają określone doświadczenie też w pracy z naukowcami i wspólnie w takich tandemach naukowiec-komunikator społeczny powinniśmy nasze badania próbować dostarczać do społeczeństwa. I to jest oczywiście
kosztowne, bo zamiast jednej osoby potrzebujemy dwóch. To oczywiście zajmuje czas, to oczywiście frustruje zarówno naukowca, jak i frustruje komunikatora, ponieważ naukowiec ma, z mojego doświadczenia mogę Państwu to powiedzieć, naukowiec ma doświadczenie, że po prostu ta osoba nic nie zrozumiała z tego, co ja próbuję tutaj w tym moim artykule wytłumaczyć i dlaczego to jest wszystko teraz takie spłaszczone i w ogóle nic z tego nie wynika. No wydaje mi się, że naukowcy są zazwyczaj bardzo ambitnymi osobami i mają w ramach żartu mają wrażenie, że wszystko zrobią najlepiej. Niestety nie każdy naukowiec jest dobrym komunikatorem. Są oczywiście wyjątki. Mamy naukowców, którzy są świetnymi komunikatorami i wiedzą, jak tłumaczyć swoje, przekazywać czy komunikować swoje badania. Jednak większość naukowców nie robi tego w sposób przystępny dla opinii publicznej. Dlatego powinniśmy posiłkować się kolegami, którzy są w tym lepsi od nas i znają lepiej narzędzia, dzięki którym możemy w sposób przystępny wytłumaczyć szerokiej publiczności nasze badania. My na przykład próbujemy to robić poprzez blog, albo mamy kolegów, którzy działają na normalnych, popularnych mediach społecznościowych, jak Twitter. Organizujemy różnego rodzaju, próbujemy nowych rzeczy, jak podcasty, jak krótkie filmiki na YouTubie, więc no to jest jednak nauka poprzez robienie, nauka, uczymy się, testujemy te rzeczy podczas ich wykorzystywania. Więc no wydaje mi się, że taka jedna odpowiedź jest taka, że naukowcy jednak powinni posiłkować się też osobami, które są lepsze w komunikacji, zwłaszcza w nowych mediach społecznościowych, niż naukowcy jako tacy. Tak. To jest jeden temat, a drugie bardzo trudne pytanie, które Pani zadała, to kto mówi prawdę? Ja chciałabym znać odpowiedź na to pytanie. Wydaje mi się, że po części sama odpowiedziała Pani na to pytanie, czy sama odpowiedziałaś na to pytanie, jeśli mogę się zwrócić do Ciebie po imieniu. Są sposoby, aby po prostu sprawdzać. Niestety społeczeństwo, w którym żyjemy, przyzwyczaja nas do tego, że lubimy wszystko konsumować szybko. Czytamy nagłówki tekstów i na ich podstawie wnioskujemy, co jest napisane w całym artykule, albo sprawdzamy tylko i wyłącznie jedno źródło. Żyjemy w naszych bańkach medialnych, tak? Niestety to jest zadanie dla nas jako odbiorców też nauki w czasach wszechobecnych mediów, wszechotaczających nas mediów społecznościowych i newsów, sprawdzać doniesienia medialne, sprawdzać informacje, które do nas docierają, sprawdzać naukowców, których cytują media, o których rzecz czytamy. My jako naukowcy mamy swoje zadanie do zrobienia, czyli mamy przestrzegać zasad naukowych, ram teoretycznych. Są do tego narzędzia, tak jak recenzje artykułów naukowych, są klasyfikacje czasopism naukowych. Możemy sobie sprawdzić reputację czasopism naukowych, w których naukowcy publikują. To jest nasze zadanie jako naukowców, opublikować nasz artykuł zgodnie z zasadami naszej dyscypliny, zgodnie z zasadami nauki. Ale to jest jakby dwukierunkowa droga, czyli jeśli widzimy jakieś doniesienia medialne na temat, czy wykorzystanie jakichś naukowców, jakichś tekstów naukowych, musimy także sami je sprawdzać, szczególnie w mediach, tak? Tak, nikt nie powinien pełnić tej roli, że to jest prawda. Tylko wszyscy powinniśmy mieć wyposażeni w takie kompetencje, by umieć to sami ocenić, co jest coraz trudniejsze przez skomplikowanie świata i problemów. Jest jeszcze pytanie od Magdy Krysińskiej. Podnosi rękę, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja niestety dołączyłam, nie mogłam wcześniej, dopiero pół godziny temu. Strasznie przykro, nie wiem, jak dużej części nie słyszałam i czego nie słyszałam, ale to bardzo mnie zainteresowało właśnie ta wypowiedź o relacjach pomiędzy wartościami i nauką. Sama jestem badaczem
też jestem etnolożką z wykształcenia. W związku z tym tutaj może ta krytyka nauki nie będzie traktowana jako jakaś złośliwość wobec, nie wiem, osób innych, innej grupy jakiejś zawodowej, ale no jestem zawiedziona. Generalnie ja w ogóle nie mówię o pani Agato, bo Boże, jakoś uczestniczyłam trochę w tym, co się działo w Obozie dla Puszczy i też w inicjatywie dla Karpat i dla mnie jest bardzo bolesne, że w ogóle nie widzę prawie opinii badaczy w mediach, to znaczy, że ja w ogóle nie widzę ludzi walczących, naukowców, badaczy o te obszary, znaczy bardziej o Puszczę tak, ale teraz na przykład o to, co się dzieje na Pogórzu, nie, znaczy w ogóle o wiele miejsc, o Bieszczady nie. To jest dla mnie straszne, tak? To jest dla mnie straszne, jak widzę ludzi, którzy wypływają sobie żyły tam na miejscu, a nie widzę tych, którzy mogliby ich wspomóc bez wypływania sobie żył, tylko pisząc, po prostu publikując i się wypowiadając. To mnie bardzo boli. Druga sprawa to właśnie jest ta kwestia wiarygodności naukowców, ale nie tylko takiej wiarygodności, która może wynikać z tego, że ktoś źle przeprowadził badania albo że kupił sobie punktację w chińskim czasopiśmie wysokopunktowanym i ma świetne recenzje w związku z tym, a niekoniecznie dobre będą te badania, albo że wiedza naukowa się zmienia po prostu, bo teraz to, co nam się wydaje prawdziwe, to za 10 lat już prawdziwe nie będzie, bo będziemy mieli więcej możliwości, dojdziemy do innych wniosków, będą lepsze badania i tak dalej, tak? Ja już nie mówię o jakichś takich strasznych historiach, jakie się działy w nauce, jak darwinizm społeczny, kiedy to wszystko też wydawało nam się, że wiemy, że tak, idee rasistowskie były uznawane za naukowe, ale no, po prostu to się zmienia. I teraz właśnie to jest drugi taki problem. Czy, no to na pewno, co powie naukowiec, każdy badacz, którego mamy usłyszeć, to my się mamy temu podporządkować, bo powiedział to badacz, tak, to dla mnie też jest duża wątpliwość i właśnie tutaj w tym pytaniu, które było, czy jest las, tak, czy jest las, tak jak, nie wiem, o ile było mówione tutaj o społecznościach tradycyjnych, na przykład ich podejściu do przyrody i tych publikacjach, które się ukazują teraz w Polsce również nawiązujących albo w ogóle będących tłumaczeniami autorów tubylczych dotyczących lasu, myślenia o lesie, w ogóle o przyrodzie, to one czasem no, dają się przekładać na myślenie naukowe, a czasem się nie dają, może się dadzą kiedyś, tak? W związku z tym, na ile my w ogóle musimy się podporządkowywać i wierzyć w to, że akurat to naukowiec ma zdecydować o tym, jak my mamy myśleć o lesie, jak my mamy podchodzić do lasu, tak? To jest kolejna taka moja refleksja. Dziękuję bardzo. Super, jeśli mogę króciutko odpowiedzieć. Bardzo dziękuję za te bardzo interesujące pytania i komentarze. Jeśli może zacznę od końca, jeśli chodzi o właśnie tą perspektywę ludów tubylczych i rolę nauki i tego, jak myślimy o roli naukowców, to jest strasznie ciekawe, ponieważ ja też się fascynuję takim podejściem w nauce, który się nazywa STS, czyli Science Technology Studies. I w ramach tego nurtu naukowcy przyglądają się właśnie temu, jak tworzona jest wiedza. I kiedy coś uznawane jest za wiedzę. I no już nie mówiąc już o kunie i paradygmatach i o tym, że zawsze też że jakby ta wiedza naukowa też musi spełniać określone ramy, aby mogła być nazywana wiedzą naukową do kolejnego przewrotu w paradygmatach. I bardzo mi się podobało to, co pani mówiła właśnie przywołując te ludy tubylcze i przywołując te inne perspektywy. I pięknie pani to powiązała z tym, że to, co dziś wiemy w nauce, to jutro możemy wiedzieć coś zupełnie innego. I wydaje mi się, że dlatego jestem też taka wdzięczna temu, że miałam okazję studiować antropologię, ponieważ antropologia uczy nas bycia zdziwionym i kwestionowania wszystkiego, jakby nie traktowania rzeczy, czy nie przyjmowania rzeczy takie, jakie są za oczywiste. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o właśnie kwestie przyrody i lasu, i dlatego też zupełnie na początku prezentacji próbowała Państwu powiedzieć, że jakby antropologia środowiskowa, ona jest ugruntowana na tym przeświadczeniu, że właśnie nie tylko my w przeciwieństwie do ludów tubylczych inaczej rozumiemy las, ale jest wielość, mamy do czynienia z alternatywnymi przyrodami, ponieważ wszyscy przynosimy nasze własne doświadczenia, nasze własne rozumienie lasu, przyrody do tych relacji. To jest
duży temat, też bardzo skomplikowany, ale bardzo dziękuję za ten komentarz, też bardzo pięknie powiązała Pani te dwa wątki. Ale jeszcze chciałam króciutko się odnieść do tego pytania, czy takiego też komentarza, który Pani sformułowała, dlaczego naukowcy nie działają w obronie różnych obszarów leśnych w Polsce. I to jest pytanie, na które muszę się uczciwie zastanowić, nigdy się jakoś głębiej nie zastanawiałam, ponieważ wydawało mi się, że mamy do czynienia z różnymi głosami, z różnymi naukowcami obecnymi w tych dyskusjach, ale być może moja perspektywa była błędna i nie jest ich aż tak wiele. Wydaje mi się, ale to taka jest właśnie też bardzo powierzchowna refleksja w tym momencie na ten temat. To jest znowu pytanie o społeczeństwo polskie, którego częścią są ci naukowcy. Czy może powinniśmy się przyjrzeć instytucjom, ramom instytucjonalnym, ramom społecznym, w których ci naukowcy funkcjonują i co być może warunkuje, czy wpływa na to, jak widzą swoją rolę tego rodzaju dyskusjach. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o te dyskusje na przykład europejskie, które toczą się, które dotyczą już przywoływanej przeze mnie kilkakrotnie strategii na rzecz bioróżnorodności czy strategii leśnej, tych głosów naukowców jest bardzo wiele, z bardzo wielu krajów, bardzo wielu perspektyw, więc bardzo bym się też z chęcią przyjrzę i zastanowię głębiej właśnie nad rolą naukowców w Polsce, bo tak jak mówię, wydawało mi się, że są oni szczególnie na Pogórzu Karpackim, też w Bieszczadach aktywni, ale tak jak mówię, musiałabym się temu przyjrzeć. Bardzo dziękuję za te komentarze, bardzo, bardzo cenne i inspirujące. Bardzo proszę teraz pan Marek Józefiak. Dzień dobry, dziękuję za głos i dziękuję za tę dyskusję. Ja nie byłem niestety od początku, ale ten wątek popularyzowania nauki i udziału naukowców w debacie publicznej jest rzeczą, która mnie też jakoś zajmuje i w Greenpeace, gdzie pracuję, staraliśmy się w ostatnim czasie jakoś ten temat podjąć i jakoś się z nim zmierzyć. I z jakiegoś researchu, który wykonywaliśmy, wykonywałem, wynika, że jakby rzeczywiście te ramy instytucjonalne mogą być kluczem i to znaczy w Polsce po prostu nie ma za bardzo, nikomu nie zależy na tym, żeby nauka była popularyzowana, to jest jakby raz. Naukowcy nie są premiowani za popularyzowanie nauki, nie ma w zasadzie, są nawet można powiedzieć karani za popularyzowanie nauki, bo po prostu dzieje się to kosztem ich życia albo zawodowego, albo prywatnego, bo po prostu nie mogą tego wpisać w żadne, nie liczy się to do ich dorobku naukowego i jakby to jest, wydaje mi się, taka główna rama, w której się poruszamy. Oczywiście można pewnie szukać jeszcze innych, jakiejś tam pewnie jakiejś wsobności być może i tego, że jednak naukowcy być może jakieś kwestie kulturowe to jeszcze wchodzą w grę, natomiast jakby odpadając i przechodząc to od teorii do praktyki, to staramy się temu jakoś zaradzić i gdyby Państwo słuchający webinaru mieli jakieś pomysły albo właśnie jakieś projekty, w których my jako Greenpeace moglibyśmy wesprzeć naukowców, którzy chcą się udzielać w życiu publicznym i mają do tego jakieś zadatki, to chętnie to zapraszam do kontaktu, bo po prostu mamy granty, mamy, na przykład nawiązaliśmy już z jednym z naukowców taką współpracę i będziemy jakby łączyć nasze zasoby. My umiemy tworzyć na przykład filmiki wideo, jeden z naszych aktywistów ma kanał na YouTubie, na TikToku, który ma kilkaset tysięcy już obserwujących i nazywa się Doktor z TikToka, także Państwo, którzy są zainteresowani właśnie popularyzowaniem nauki, serdecznie to polecam. To znaczy, to jest dla mnie fenomen, jak można być, to jest jakby geniusz internetu, Konrad Skotnicki, jest chemikiem, doktorem i od wielu lat aktywistą Greenpeace'u i jakby dla mnie to jest pewien punkt odniesienia,
w zasadzie jak można być utalentowanym w komunikowaniu nauki, ale on rzeczywiście to po prostu trzeba zobaczyć samemu i polecam wam serdecznie. Nie trzeba mieć konta na TikToku, żeby zobaczyć filmiki na TikToku. Także jeśli wpiszecie państwo po prostu doktor z TikToka w Google, to wam wyskoczą te filmiki. Serdecznie polecam. Więc jeśli mają państwo jakieś pomysły, jak możemy wesprzeć, to oczywiście zachęcam do kontaktu i my staramy się na przykład łączyć, bo dostrzegamy też taki problem, że często naukowcy są w próżni, nie mają kontaktów do mediów, a media nie mają kontaktów do naukowców. Ja się zajmuję między tym, żeby tworzyć, robimy szkolenia dla mediów i dla różnych grup medialnych. Więc jeśli ktoś z państwa czuje się taką osobą, która chciałaby się wypowiadać i brać czynny udział w debacie, a nie ma platformy, nie ma tego połączenia, to zapraszam do kontaktu i na pewno tutaj moglibyśmy być może jakoś pomóc. Tylko tyle chciałem zadeklarować, nie mam żadnego pytania. I tyle. Bardzo dziękuję. Agata, odniesiesz się, bo to myślę, że na tym bo już zbliżamy się do 20, więc będziemy zamykać. Tak, ja chciałam się odnieść, bo to bardzo ciekawe, nie tylko dlatego, że ja się wpisuję w kategorię osób bez konta z TikToka na TikToku, które chciałyby sprawdzić tego pana doktora, także cieszę się, że nie może mieć konta, ale to jest bardzo ciekawy temat i nie wiem, czy są jacyś pracownicy polskich jednostek naukowych w tym webinarze, ale to jest bardzo ciekawy temat, który przywołałeś jeśli chodzi o wydaje mi się, że ta sytuacja, którą opisałeś, że popularyzowanie nauki było właściwie kulą u nogi naukowców i czym co musieli robić w swoim wolnym czasie albo coś, co było im nawet wytykane, to wydaje mi się, że po części to się zmienia i to też bardzo widać, jeśli po części się zmienia, po części nie. Jeśli chodzi o polskie jednostki naukowe, to wydaje mi się, że też się zmienia, ale nie mamy jednak takiego dobrego oglądu sytuacji, jak to wygląda, jeśli chodzi o te wewnętrzne ewaluacje na uniwersytetach, w instytutach naukowych, czy faktycznie to coraz częściej się bierze pod uwagę. Wydaje mi się, że tak. Natomiast jeśli chodzi o zewnętrzne finansowanie, na przykład ze środków Unii Europejskiej, ze wszystkie programy europejskie, gdzie naukowcy też bardzo często aplikują o granty, popularyzowanie nauki staje się bardzo często, już na pewno jest, ale coraz ważniejszym elementem ewaluacji projektów, składanych wniosków. Także to na pewno się zmienia. Wydaje mi się, że niestety ta zmiana, ponieważ jest tak głęboko zakorzeniona w instytucjach, ona będzie wymagała czasu. Żeby to faktycznie przełożyło się na konkretne działania, być może pomału zaczynamy to już obserwować, ale głębsza zmiana musi potrwać będzie jakby towarzyszyć zmianom instytucjonalnym, więc ta zmiana pewnie trochę potrwa. Natomiast wydaje mi się, że to, co wy robicie w ramach właśnie TikToka czy innych mediów społecznościowych, których ja pewnie nawet nie znam nazw, to jest dokładnie to, co wydaje mi się jest odpowiedzią na potrzeby też młodszych pokoleń, jeśli mogę tak powiedzieć. Z jednej strony te działania naukowców w projektach, w instytucjach i tak dalej, ale dużo łatwiejszym sposobem też dla was jako organizacji jest dotarcie nowymi mediami społecznymi, więc uważam, że też jakby sam mówisz, jakby macie kilkaset tysięcy osób, które oglądają filmiki, które publikujecie, to jest ten sposób na dotarcie i na promowanie nauki. No niestety też jakby nawiązując do poprzedniego komentarza, społeczeństwo się zmienia, nie tylko nauka się zmienia, ale też społeczeństwo się zmienia, więc te kanały, którymi ta nauka i te wyniki badań naukowych mogą być komunikowane, one muszą się zmieniać ze społeczeństwem. Ja podałam przykład bloga, który my piszemy tutaj. Okej, blog może zainteresuje część odbiorców, ale trudno mi wyobrazić sobie, że zainteresuje 15 albo 18-letniego odbiorcę, tak? Więc taki odbiorca zdecydowanie lepszy sposób będzie nawiązywał, czy będzie mu łatwiej skonsumować w cudzysłowie informacje, które wy mu przekażecie. Także tylko też tak w ramach komentarza. Bardzo dziękuję, Agata, za ciekawą prezentację. Dziękuję wam wszystkim za dyskusję.